Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Dzisiejszego vloga zaczynam z podsalonu. Yamaha Wojciechowicz, gdzie pracuję. Zapraszam was, jakbyście nie wiedzieli. Będzie odcinek taki dzisiaj, taki trochę specjalny. No to opowiem wam tą historię, ale dzisiaj nie będę jeździć sam. Będę jeździć z plecaczkiem. A to jest bardzo ciekawa sytuacja i tym plecaczkiem nie będzie Martuś. To jest na pewno bardzo ciekawa sytuacja, o której dowiecie się z reszty tego materiału. Zapraszam was, zostańcie do samego końca. No to już za sterami, słuchajcie, jadę po koleżankę, która... No może ona wam opowie tą historię. Może ja jej nie będę opowiadać na motocyklu, co? No zobaczymy. Nie znam tej osoby w ogóle, więc tak naprawdę nie wiem, kto to jest. Dopiero poznamy się za chwilę i wtedy będę wiedział, czy będzie chciała w ogóle nagrywać, bo może sobie tego nie życzę, a ta rundka z nią i cała przejażdżka to jest taka dość ciekawa historia, zupełnie nie z mojej strony, w sensie nie ja jestem autorem tego, żeby ze mną pojeździła, gdzieś tutaj ma czekać, ale gdzie? Chyba na tej ulicy, ale gdzie dalej to... Kurczę, nie wiem. I ulica jest dobra. Szukamy. Trzeba się rozglądać. A jak nie, to zaraz do niej zadzwonię. No ciekawa historia. Ja wiem, czekam. Nie wiecie, o co chodzi. Ja też do końca jeszcze nie wiem, o co chodzi. Znaczy wiem, ale mówię, może akurat będzie taka, że może będzie chciała sama to opowiedzieć. Wtedy byłoby to fajnie też. Kurczę, no i co? Nam się tutaj ta ulica kończy. Tam chyba ktoś jest. Widzę. Ciuchy szukuję. Przygotowana jest. Motocyklistka. Patrzcie. No, kurde. Ekstra. Luksusowo. Cześć, hejeczka. Nagrywam cię, od razu mówię. Hejeczka. Fabik. Ze mną będziesz jechać na tym motocyklu. Pojedziemy najpierw na ustawkę. Jest jakiś tam większy plan na to. Na to wyjazd, ale opowiem ci, jak pojedziemy na miejsce, bo teraz ten. Żeby tam ludzie nie czekali, dobra? O, patrz ty, nikogo nie poziłem, poduszka się nie da rozłożyć. O, dobra. Fajnie masz strój, widzę, elegancko. Także... No ale zajebiście, bo wszystko masz, no. O, z butami trochę słabo. No, kurde. Kostki na wierzchu. A, okej. Okay. A ty przyjechałaś na nim? Nie, ja tu mieszkam. A, tu mieszkasz, okej. Okay. No i dobra. Podnóżki, dobra. Tego się trzymasz. Dobra. Albo tak, zależy. Dobra. Ja będę mówił może podczas jazdy albo coś. Dobra, zapraszam. Dobrze? Dobra. Okej. Okay. Staraj się głowę trzymać do boku, to nie będziesz mnie pukać, wiesz, kaskiem. No, jeździłaś z kimś w ogóle? A, jeździłaś, no to dobra, luksus. Ja będę gadał trochę do siebie, trochę tak po cichu, bo tam z tyłu słychać na pewno, ale opowiem wam o tym później, bo no, nie mamy interkomu, żeby pogadać razem. Kurde, jak ja dawno z nikim nie jeździłem z tyłu. O kurde, masakra, bardzo dawno. No, ale koleżanka bardzo lekka, więc i też jeździ, więc już widzę, tak jak trochę zaczynałem troszeczkę tutaj lawirować, to widzę, że zachowania motocyklowe są i się nie boi, więc to bardzo ważne przy takiej jeździe. O. Dobra, spokojnie, nie ma stresu.
wytrzymałości pierwszy był. No, jak tam na początku? Dobra, tak, musisz zejść, będę tankować, no. Spoko. Jak się nie boisz, to okej. Okay. No, na tym. Także ten. Pierwszy test już masz zdany. Akurat padasz, widzisz, no cała drużyna, bo tam chłopaki od razu ustawkę, wiesz, zrobili. Ale przejedziemy się z nimi, będzie weselej po prostu. Tak, nie? No. Nie, dobrze, właśnie fajnie. Jak jeździsz sama, to jest. Czekaj. Czekaj. To będzie ciebie słychać na kamerze. Właśnie dobrze, że jeździsz sama, to masz już jakieś zachowania, no nie? Na tym gorzej, bo tak się zastanawiałem, kto będzie, tak? Bo mówię, to jest historia, którą opowiemy później, jak będziesz chciała oczywiście, nie? Na tym. Ty ją opowiesz. O! Ja, to trzeba jakoś umalować. Nie, nam przestań. Na motocyklu to, wiesz, nie przejdzie. No. Dobra, także chwilę ten, ja zatankuję, podejdziemy z chłopakami, tam pogadamy. Dobra. Na te i się przejedziemy, plan jakiś jest. Na to, o, to cię przedstawię tam. No właśnie, bo tak jest. Cześć, Hejeczka. Hej. Cześć. Mateusz. Paulina Mateusz. Dzisiaj ze mną. Chodź. Mateusz. A, Mateusz też pierwszy raz, no. Tu reszta, hej, tak. Paulina ze mną na plecaku. Cześć. Cześć, hejeczka. Nie martw się, my też nigdy nie pamiętamy. No i nie będziemy sami. Ja... O, tak, drużyna cały czas dojeżdżają, ale za chwilę lecimy, a ja chciałem wam powiedzieć, przedstawić w zasadzie Paulinę. O właśnie, cześć Paulina, hejeczka. Paulina dzisiaj ze mną na plecaku, opowie tą historię, ale tą historię będę ją prosił, żebyśmy sobie opowiedzieli razem, jak będziemy gdzieś siedzieć, może przy jedzonku, czy gdzieś, w jakimś miejscu, a jak nie opowie, to ja opowiem, ale idziemy polatać. Ale wpadłaś w drużynę od razu, co? Kuźma. Same? Ja zawsze tak jest. Jazda turystyczna. Same ścigi, kuźma. No. Ja wtedy bym na pewno dopiero, bo ja sam od maja dopiero jeżdżę się uczę. Ale ona też się dopiero uczy. Tak, ale nie uczy. Ja długo, no. Długo. O, bardzo długo. Tyle, co ty masz lat pewnie. Bartek, który oferował tą całą akcję w ogóle, to on jeździ krótko. Dlatego chyba prosił, żeby jednak mu pomóc. Ale to też fajnie trafiłaś, jak masz z tego radochę, to będziesz miała... Zobaczyłam tylko tą licytację, mówienie, no od razu wiesz, że nie miałam motocykla. Tak. Kurde, jest taka opcja. Fajnie, nie? Pomysł fajny w ogóle. A ja nie pomyślałem, zawsze pomagałem przy różnych rzeczach, a nie pomyślałem, żeby takie coś robić, nie? No tym. On jest taki jak ja kiedyś. Jak się Jawa popsuła, to jeszcze tego samego dnia jej wał wymieniałem. Wieczorem się jeździło już. Tak. Bartek, kask! Bartek, ej! Kasku nie zapiąłeś. Bartek, nie chcę tobie przeszkadzać, wiesz, jak jedziesz i tak czasem, wiesz, kminie, nie? Nie, dobrze jest. No ty. Dobrze siedzisz, dobrze. Jak się gumuje, dobrze, to jest git. Trochę już skilla złapałem, bo na początku to wam powiem, jeździłem jak debil, kurwa. A ja później, kurwa, zakręt był. To jest na zakręt się nadzieją składa, że ten motocykl chodził, by kurwa zwyjebie, nie? Tak, kurwa, wiecie, nie? A też gdzieś tam na prostej, żeś odkręcił. I też, kurwa, trzeba się nauczyć, co? Na nekedzie. No. Ja myślałem, że ten SMT mocno wibruje. Nie, musisz popuszczać kierę, nie? No ja mocno nie trzymam w ogóle prawie. No. Lekko trzymam. Nogami. Jak na quickshifterze cisnę, to on wtedy wpada No bo ty bardzo mocno przyspieszasz, no nie? I przód unosi cały czas. Tak, po prostu. Ale i tu zawies trzeba byłoby ustawić, nie? A, właśnie, idę sobie podkręcę zawieszenie trochę jeszcze, bo przestawiłem, ale trochę jeszcze trzeba przestawić. Dobra, lotka, dawaj, Paweł. Jedziemy. Ale poszło.
na razie tak delikatnie, to wiesz. Nie mam zamiaru się popisywać. Nie ma mowy. Daje ta pusta rura. Z Pauliną bardzo dobrze się gumuje, całkiem fajnie. A że górka dobra do gumowania, to jest git. Będzie dawać. Kurde, gorzej jak jej się spodoba i będzie tak jeździć swoim motocyklem jak ja. Kurczę. Ponoć w internetach mówią, żeby nie iść tą drogą co Fabik. Czekamy. I co, jak tam? Dobrze? Poprawiasz kask często, czy co robisz? Wiesz co, tak głową trochę zmieniam, bo wiesz, aż mi wywiewa, nie? Jak jest tak szybko. A, okej. Okay. Nie wiem, czy wtedy lepiej do tobą, żebym trzymała, bo wiesz, boję się, że wtedy cię uderzę, czy jednak bokiem? Nie wiem. Ja z tyłu rzadko jeżdżę. Żeby tobie nie, by, wiesz, nie przeszkadzać, ale... Dla mnie nie... lecimy, to tak nagle, wiesz. Nie, raczej mi to nie sprawia różnicy. Tylko się martwię, czy ty sobie dajesz tam radę, no nie? Tak? No tym, dobra. Ale guma dobra była. Wyszło, nie? Właśnie chciałem to też. Nie, chciałem ci powiedzieć, że właśnie, wiesz, świetny plecaczek do gumowania zajebisty, bo równiutko jedziesz, kurde. Dobra, zakładaj kamerę. Polataliśmy już trochę i ja chciałem prosić Paulinę, żeby opowiedziała historię, jak to ona się tutaj ze mną znalazła dzisiaj. Tak, no to jest długa historia, ponieważ brałam udział w licytacji dla Dawida, mojego w sumie kuzyna. No i tutaj Fabik zaproponował swoją pomoc. No i tak wyszło, że latamy dzisiaj tak naprawdę. Słuchajcie, ja tu jestem w zasadzie z drugiej ręki, bo tą przejażdżkę wystawił Bartek. Tak, dokładnie. Bartek, mój kolega, który ma taki motocykl jak ja w zasadzie. No i się zapytał, czy tą rundkę będę mógł zrobić, on wystawi po prostu, a później ja ją zrealizuję. No i tak wyszło, że poznałem Paulinę. Paulina dzisiaj przeszła chrzest bojowy. Było super, polecam. Może będzie się częściej pojawiać we vlogach. Koniecznie, bardzo chętnie. Jeździsz motorkiem? Jeżdżę od miesiąca, ale zawsze chciałam, także... A wykupiona była, że tak powiem, ta jazda, ile? Z 3 miesiące temu? No. No, tak, ale no, coś nie było pogody, wiadomo, także... Nie, nie było, w ogóle nie było pogody, nie? A dzisiaj mamy piękno za to, także... Dzisiaj się udało. Także tak miało być. Mieliśmy jeździć wczoraj i wczoraj cały dzień lał deszcz. No, wieczorem się dopiero wypogodziło, ale przenieśliśmy to na dzisiaj i jest... Super. Zdaje fajnie. Mi się z Pauliną naprawdę fajnie jedzie w ogóle, bo... stabilizuje motocykl, co tu dużo mówić, jednak ta masa motocykla plus pasażer to wtedy jest lepiej wyważony ten motocykl, naprawdę fajnie się prowadzi. Ja sobie zawieszenie jeszcze podregulowałem i bardzo fajnie jeździ się na jednym kole. Tak, takie dobre wychodzą. Było wesoło. No i jak jechałem, to nagrywałem vloga i mówiłem o tym, że w internecie mówią, żeby nie być takim jak Fabik, więc jak się uczysz, to nie bądź taki jak Fabik. Nie jeździ na jednym kole, nie napierdzielaj z wydechu, tylko jeździmy ładnie, przepisowo i się elegancko, uczymy. Elegancko, tak. No tylko w ramach vloga. Dziękuję bardzo. Jeszcze się spotkamy. No, na pewno. Pozdrawiam.